Chwała Bogu. Wiecie, tak słuchając tego, też czytając, tak się zastanawiałem po raz kolejny, jak kiedy wspólnie możemy się spotkać, kiedy możemy wspólnie się spotkać i możemy razem rozważać te słowa, tak jak Pan otwiera te wszystkie tematy, tak w tych kilku fragmentach można zobaczyć tak wiele. Tak wiele tematów, które tyczą się naszego życia, naszego doświadczenia tutaj na tej ziemi. Każdego z nas osobno, w wszelkich doświadczeniach, w jakich jesteśmy, ogólnie chodzenia za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Tak wiele rzeczy wiecie, a tu jest tyle jeszcze słów. Ale dzięki Bogu za to, że Pan wie najlepiej, które słowa w którym czasie są potrzebne dla mnie, dla Ciebie. On to wie i chwała Mu za to, bo dzięki Bogu, że On tym zarządza, On daje to, co potrzebne, odpowiedni czas. Wiecie, ale tak patrząc na te słowa i na te doświadczenie tej Rehabeama, widać tak wyraźnie naprawdę nasze doświadczenie. I tutaj można zobaczyć ten początek, tak? Początek, kiedy ten król wiedział, że potrzebuje Boga. Że potrzebuje Boga do działania, do życia, do tego, żeby podejmować właściwe decyzje. On potrzebował zakonu pańskiego, on potrzebował należeć do Boga. Ale w pewnym momencie coś się stało i wiecie, tak się zastanawiałem też nad doświadczeniem naszym, kiedy nawracamy się, wiecie, jak mamy, wiecie, tak, takie mocne przekonanie, taką silną wiedzę, taką silną informację, która przekazuje nam tą właśnie wieść o tym, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa, że z Nim musisz chodzić, do Niego należeć, z Nim podejmować decyzję, że jeżeli zmarnujesz chociaż chwilę w tym dniu, to już ta chwila to jest ta furtka dla diabła, kiedy wróg może coś zrobić, gdzieś się dostać. Jak człowiek wie wtedy, wiecie, ja sam nawet przypominam sobie takie rzeczy i świadomy jestem tych spraw, jak człowiek nawracając się od razu wie, bo Duch Boży dociera z tą myślą i wskazuje, że musisz należeć do Jezusa Chrystusa, musisz być z Nim. Należeć do Niego. I człowiek tak silnie o tym wie, wiecie, ale w pewnym momencie ja się z tym zderzyłem, ty się z tym zderzasz, ogólnie człowiek zderza się z tym doświadczeniem, z którym tutaj się zderzył Rehabeam. Czyli czy dalej będziesz trwał w Chrystusie, czy dalej będziesz należał do Jezusa Chrystusa, czy dalej wytrwasz w Nim, czy będziesz Go dalej potrzebował, czy dalej będziesz miał tą świadomość, że bez Niego nie podejmiesz właściwej decyzji, że kiedy On Ciebie nie poprowadzi poprzez to życie, to jest na pewno tragedia, tak? Że to na pewno w tym samym momencie podejmiesz złą decyzję. W tym samym momencie zaczniesz żyć w taki sposób, w jaki nie powinieneś żyć. Wiecie, jak to silnie pokazuje nasze doświadczenie, że tak samo jak Jezus docierał na samym początku i wskazywał, że potrzebujesz mnie, sługo, potrzebujesz mnie w każdej chwili. Tak samo będziesz mnie potrzebował, kiedy będziesz młodzieńcem, tak samo będziesz mnie potrzebował, kiedy dojrzejesz dalej, kiedy staniesz się ojcem, kiedy po kolei w każdym etapie, aż do odejścia z tej ziemi. Tak samo będziesz mnie potrzebował. Nie tylko w jakiejś części. W chrześcijaństwie stajemy się dojrzali. Pan prowadzi nas do dojrzałości. Dalej, dalej, dalej. Ale wiecie, my zawsze będziemy potrzebować Jezusa Chrystusa w każdej decyzji. Czy to jest młody, średni, starszy, już odchodzący przed samym końcem, przed metą. Wiecie, to jest wspaniałe, że możemy mieć naszego Pana i On chce być z nami, ale to jest właśnie podstawa, właśnie tak silnie do mnie to docierało, że z Jezusem Chrystusem, dla Niego, z Nim wchodzić w te doświadczenia, żeby On poprowadził mnie, żebym ja mu dawał miejsce, żebym był z Nim po prostu. Bo to nie opiera się na, wiecie, tym, że ten król by przyszedł i by otworzył księgi, bo być może w tym kraju, w tym momencie księgi były otwarte, świątyni być może przykazania były na samym wejściu, tak? A może były księgi otwarte, może i kapłani dalej czytali w tym kraju te księgi, ale ten król, ten lud już nie miał w sercu Boga, on już nie chciał należeć. Wiecie, i tak oby nie było to w doświadczeniu naszym, że w pewnym momencie księgi mogą być otwarte, w cudzysłowie. Te wszystkie rzeczy mogą być powtarzane, ale człowiek już nie chce należeć do Jezusa Chrystusa, nie chce prawdziwie należeć i być z Jezusem. Porzuca, po prostu tak jest, oni porzucili wtedy zakon pański, tak człowiek w pewnym momencie porzuca, już nie potrzebuje, ja już Ciebie, Panie Jezu, nie potrzebuję do tego, żeby żyć, nie potrzebuję Ciebie w tym momencie, żeby podjąć jakieś decyzje, żeby iść na uczelnię, iść do szkoły, iść do pracy, iść tu, iść tam, w wielu miejscach jesteśmy, ja jestem, Ty jesteś, jesteśmy w różnych doświadczeniach i wiecie, dlatego wróg tak mocno walczy, żebyś w pewnym momencie, ja i Ty, żebyśmy sobie powiedzieli,
już sobie jakoś radzę, już sobie radzę, już potrafię. W momentach, w których, w miejscach, w których potrafię, to dzięki Tobie, Jezu, potrafię. Idę dalej, Ty mnie prowadzisz dalej, ale to dalej dzięki Tobie. Wiecie, ta silna właśnie myśl o tym, żeby nie porzucić naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby w pewnym momencie, bo wiecie, ja wiem o tym i wiem, jak dalej Pan do mnie dociera i dalej wskazuje to, jak ważnym jest to, żeby do Niego należeć. I tak samo do Ciebie, do każdego z nas, myślę, dociera ta myśl, ten głos Ducha Bożego, który mówi, że tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Nim jest zbawienie, tylko w Nim jest uratowanie. Tylko z Nim jesteśmy w stanie wygrać. I chwała Bogu za to, bo On naprawdę jest w stanie pomóc. I tak jak pomagał od samego początku, tak będzie pomagał do samego końca, ale to musi być oparte na Nim. Wiecie, naprawdę chwała Bogu za to, że On tego chce, ale właśnie nie porzucić, nie spróbować w pewnym momencie samemu sobie radzić. Już przyzwyczajać się do tego, że bez Pana można. Bo to jest w pewnym momencie najgorsze. Ja sam, kiedy tak zastanawiałem się nad tym, myślę, Panie Jezu, jak wróg właśnie o to walczy. Jak o to właśnie wróg walczy, że w pewnym momencie Ty już sobie myślisz, jakoś będzie, przyzwyczajasz się do tego, bo na początku to dociera do mnie i do Ciebie docierało i zawsze to będzie docierać. I chwała Bogu za to, że to dociera, że kiedy w pewnym momencie podejmujesz decyzję sam, to dociera do Ciebie ten głos, nie rób tego. Ale w pewnym momencie, kiedy dalej człowiek depta i sam podejmuje tę decyzję, to w pewnym momencie już tego głosu nie będzie. Już w pewnym momencie tę decyzję będzie człowiek przekonany, że tę decyzję spełnia we właściwy sposób, a to już dawno będzie niewłaściwa strona. Dlatego wiecie, naprawdę to jest tak silnie, to w tym pierwszym wersecie już to widać po prostu. Porzucił. On na pewno wiedział wcześniej. On osiągnął to wszystko, do czego to było osiągnięte dzięki Panu. Nie było osiągnięte dzięki Jego jakimś tam zasługom. Dzięki temu, że w jakiś sposób przestrzegał zakonu Pańskiego, szedł w sposób wyznaczony przez Boga, ale w pewnym momencie widać, co się stało. Miał jakąś potęgę, to co było tutaj wspomniane. Najechał król. Najechał w pewnym momencie ten Szyszak. I co? Jakie to miało znaczenie? To, co wcześniej zbudował. To jest dokładnie to, co w Nowym Testamencie czytamy. Jeżeli człowiek będzie budował na piasku, to się rozpadnie. A jeżeli na skalę, to nie ma opcji. Wiecie, i z drugiej strony widać tutaj właśnie to doświadczenie, wspaniałe doświadczenie, że tak jak Bóg mówił wcześniej do Izraela, że te narody po to zostaną, że jeżeli nie będziecie słuchać mojego imienia, to one będą przychodzić, będą was gnębić. I tak jak tutaj właśnie widzimy, przyszedł ten Szyszak, król egipski. I widać to doświadczenie, wiecie, tak sobie popatrzyłem na to doświadczenie, że to jest naprawdę coś wspaniałego, bo z jednej strony można by było zadać pytanie, no skoro Bóg wie, że te narody mogą wywierać presję, dlaczego je zostawił, tak? Przecież mógł je zabrać, by wtedy nie było tego problemu, ale dzięki tym narodom, dzięki temu Bóg mógł wpływać na nich. I wiecie, a z drugiej strony można popatrzeć na to jeszcze z tej strony właśnie, myślę, najbardziej poprawnej. Że pośród tego, wiecie, tych wszystkich niebezpieczeństw, tak jak my jesteśmy pośród tego świata, że my możemy z Chrystusem przejść przez to zwycięsko, że mamy tą możliwość, że pośród tych wszystkich rzeczy, że jeżeli trwasz w Chrystusie, jesteś zwycięzcą, tak jak na początku, że jeżeli twarz w Panu Jezusie Chrystusie należy do Jezusa Chrystusa, jestem ja zwycięzcą, Ty jesteś zwycięzcą, przechodzimy zwycięsko, nic nas nie zatrzyma. I wszyscy ci, którzy możemy czytać na przestrzeni tych wszelkich dziejów, czy w dziejach apostolskich, czy w dziejach Kościoła, to wszyscy ci, którzy należeli do Jezusa Chrystusa, byli zwycięzcami. Nic ich nie zatrzymało, choć wróg różnych dział używał, on nie był w stanie ich zatrzymać. To jest aż niesamowite, ale tak jest. Nie jest w stanie zatrzymać, choć nawet śmierć, niektórzy próbowali śmiercią zatrzymać, to wiemy na podstawie historii tego, co nawet już wiemy o naszych braciach i siostrach, którzy zwyciężali, że nawet śmierć ich nie była w stanie zatrzymać. Wiemy, co zrobili z Wycliffe'em. Co się stało, jak po śmierci z jaką nienawiścią połali? Do czego to się przysłużyło? Bóg dalej działał. Dalej działał, dalej jego chwała się rozprzestrzeniała. I widać tutaj po prostu, że pomimo tego, że możemy być, można popatrzeć na to z dwóch stron. Z jednej strony właśnie, że możesz być pośród tego świata, ja mogę być pośród tego świata. Ci królowie mogli być pośród tych wszystkich narodów, ale kiedy trwali i należeli do Boga, to nic nie było w stanie ich zatrzymać. Żadne narody. Żadne narody nie były w stanie wejść, nic, choćby nawet mieli wojska. Nawet mogłoby się wydawać, byli nawet słabi, tak, teoretycznie. Ale nie było w stanie nikt ich pokonać. Tak samo my, jeżeli należymy do Jezusa Chrystusa, nie ma możliwości, żeby wróg mógł
natrzeć i zniszczyć. Nie ma takiej możliwości. Chwała Bogu za to, wiecie, i właśnie, żeby patrzeć na to z tej strony. Bo wiecie, wielu ludzi może sobie zadawać pytanie, no ale tu takie doświadczenie spadło, a tu takie doświadczenie spadło. Ale popatrz na to z tej strony, że w tym doświadczeniu ty, należąc do Chrystusa, jesteś zwycięzcą, ja jestem zwycięzcą. Że nie ma po prostu wroga, który by natarł na mnie czy na ciebie i on by mógł wygrać. Jeżeli należy do Jezusa Chrystusa, jeżeli chodzę z Nim, jeżeli pozwalam Mu na pracę. Wiecie, chwała Bogu za to, wiecie, bo naprawdę to jest coś niesamowitego. Że z jednej strony widać te całe doświadczenie, ale kiedy ten król należałby do Boga, kiedy by nie porzucił zakonu, kiedy by trwał w Bogu, nie byłoby opcji, że Szyszak, król egipski, mógłby coś zrobić. Nie ma opcji po prostu, nie ma takiej możliwości. Tak samo my, jeżeli należymy do Jezusa Chrystusa, nie ma możliwości. Chwała Bogu za to, wiecie, bo kiedy się patrzy na ten cały świat, na te wszelkie pokusy, na ten cały wachlarz, który ma diabeł, to po prostu człowiek jakby stanął, popatrzył na to, to nie ma opcji po prostu wygrać na tej ziemi. Jest tylko jedna opcja, przegrać, ale ten wachlarz jest tylko w tym samym momencie dostępny dla mnie, dla ciebie, jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, ten wachlarz nie działa po prostu. To jest coś, co nie działa. I chwała Bogu za tym, wiecie, mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa i krew, którą On przelał. Że wiecie, nawet kiedy by się wydawało, że wróg mógłby złapać, otoczyć, my mamy możliwość oczyszczenia się i powstania. I dzieci Boże mają możliwość wygrania. Nie opiera się na lekkomyślności, tylko na należeniu do Jezusa Chrystusa. Na uczniostwie, na tym, żeby należeć i nie lekceważyć sobie lekcji pańskich, tego, co On chce uczyć. Wiecie, naprawdę, chwała Bogu za to, że Pan nam daje właśnie spojrzenie w to. Tylko właśnie, żeby wygrać, żeby nie dać sobie ściągnąć się, odciągnąć się od tej potrzeby właśnie, że ja potrzebuję, Panie Jezu, z Tobą podejmować tę decyzję, ja potrzebuję z Tobą. Chwała Bogu za to, wiecie, a dalej idąc jeszcze, patrząc na to całe doświadczenie tutaj i kiedy patrzę na to, co tutaj też dalej jest napisane, że w pewnym momencie ten prorok staje przed nimi i mówi do nich, z jakiego powodu ten król najedzie. I tutaj czytamy w tym piątym wersecie, i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jeruzalemu i rzekł do nich, tak mówi Pan, wy porzuciliście mnie, to też i ja was porzuciłem i wydałem w rękę Szyszaka. No, z jednej strony można popatrzeć, ciężkie doświadczenie, tak? Ciężkie doświadczenie, w pewnym momencie Bóg sam mówi. Wy porzuciliście mnie, ja porzucam was. W pewnym momencie jesteście wydani. Ale widzimy, że oni w pewnym momencie wyznają te słowa. I Pan też widzi to. I daje szansę. I daje szansę. Ale daje szansę taką, która daje im możliwość, żeby wyjść z tego. Nie szansę, fajnie, poszło jedno słowo. Oni mają w tym, kiedy ten Szyszak zostanie i miał zostać, i tutaj jest napisane tak, zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie, albo służyć Królestwom Ziemskim. Oni mogli w tym poznać, zobaczyć, co znaczy służyć dla Królestw Ziemskich, a co znaczy służyć dla Boga. I jeżeli oni by z tej lekcji wyciągnęli właściwy wniosek, czyli wyciągnęliby wniosek, że faktycznie, Boże, widzimy to, to był naprawdę głupio postąpiliśmy. To było naprawdę straszne i widzimy, jak jest służyć Królestwom Ziemskim, a wiemy, jak służyliśmy Tobie. Kiedy oni wyciągnęli właściwą lekcję, to w tym momencie te doświadczenie by pociągnęło ich dalej, ale wiemy, że oni nie wyciągnęli właściwej lekcji i to skończyło się. To poszło nie w tym kierunku, w którym trzeba. Dlatego, wiecie, ale z drugiej strony widać tego naszego Pana, który dał im możliwość, gdyby On ich tak zostawił w tym, oni by dalej szli, nawet by nie mieli możliwości refleksji, zastanowienia się. A nasz Pan dał im możliwość zastanowienia się. Dał im mur, po to był ten postawiony mur, żeby oni się zastanowili, że Bogu się to nie podoba. To z drugiej strony, patrząc, to była szansa dana od Boga, może zrobić z tym porządek. I tak samo w naszej drodze stają w pewnym momencie takie punkty, kiedy dociera do nas Słowo, dociera do nas w pewnym momencie Duch Boży. I są te punkty, kiedy dociera do nas, że tak nie może być. Że to się Bogu nie podoba i wtedy właśnie decyzja do mnie, do Ciebie należy, czy poddamy się Panu, damy się Mu oczyścić i skorzystamy z tego, czy w uporze swoim będziemy trwać i w pewnym momencie skończy się tak jak oni. A widać, że ci, którzy trwali w uporze i próbowali w jakiś sposób po swojemu chodzić, to nawet w Starym Testamencie widać właśnie te przykłady, że to jest ku przykładu dla mnie i dla Ciebie, te wszystkie doświadczenia, że to nie wychodziło im na dobre. To po prostu nie wychodziło im na dobre, a z reguły widać, że ci, którzy szli od samego początku, cały czas jako zwycięzcy, tym wychodziło to na dobre, szli aż do końca, zwyciężali. A ci, którzy gdzieś w pewnym momencie próbowali, ryzykowali, to jest w cudzysłowie taki ekstremalny tryb życia,
to w pewnym momencie widać, że im naprawdę to nie przynosiło pożytku i w pewnym momencie kończyli nie tak, jak powinni. Dlatego naprawdę, aby Pan pomógł naprawdę mi i Tobie, bracie i siostro, żeby właśnie nie ryzykować, żeby właśnie wygrać, wiecie. I ja wiem, że w tym wszystkim potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Bez Niego nie ma szans, że nawet byśmy mogli postawić kilometrowy stół, naprawdę kilometrowy stół Rady Najwyższej w cudzysłowie, która by rozważała każdą sytuację, jak powinno się zrobić, a to tak się powinno zrobić, a tu uważaj, tam uważaj, to nic nie da, jeżeli w tym nie będzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli to On nie będzie królował i to nie On będzie wskazywał i kierował moim i Twoim życiem, to nic nie da. Dlatego wiecie, chwała Bogu za to, że mamy właśnie takiego Pana Jezusa, który w ogóle chce. Wiecie, tak sobie myślę, że On chce. I dał tego wielki dowód, naprawdę. Przyszedł na tą ziemię, złożył swoje życie w okupie za nas. Zmartwychwstał. Dał tak wielki dowód, że On chce, Jemu naprawdę zależy na mnie i na Tobie. Na każdym z nas osobna bardzo Mu zależy. Na każdym. Na każdym. Nie ma cząstki, na której by Mu nie zależało. Nie ma takiej osoby. Na każdym, tak jak tu jesteśmy i na całej ziemi są ludzie, którzy wyruszyli w bieg, Jemu zależy na takiej osobie. Dlatego wiecie, to trzeba być naprawdę głupcem, żeby nie skorzystać z tego. Wiecie, naprawdę niech Pan Jezus pomoże, żebym ja był mądry, żebyś Ty był mądry, mądra, żebyśmy nie zmarnowali tej wielkiej szansy, do której On nas powołał. Choć wróg będzie napierał i wielkie działa będzie wystawiał, to dzieci Boże są wolne. Jeżeli należy do Jezusa Chrystusa, Ty należy do Jezusa Chrystusa, mamy zwycięstwo. Choć wróg by próbował z każdej strony otoczyć, nie ma szans, to jest niedostępne, to nie działa. To po prostu nie działa. Dosłownie to jest w ten sam sposób. Miałbyś jakieś połączenie danej kości do danego urządzenia. Jeżeli w tym urządzeniu nie jest, to urządzenie jest kompatybilne do tego rozwiązania, to nie działa po prostu. Zderzamy się z tym na co dzień, nawet z różnymi urządzeniami. Tak samo jest z nami. Jeżeli my nie mamy danego złącza, wystawionego złącza dla diabła, to nie pasuje. Te różne rzeczy nie pasują, te kombinacje. Ale to jest tylko w Chrystusie. Ale jeżeli jesteśmy kompatybilni z wrogiem, to w tym momencie On jest w stanie dopasować, wysłać na odpowiednich falach i skomunikować się z Tobą, ze mną. Ale jeżeli należymy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy zamknięci w tym. Nie ma możliwości. Dlatego naprawdę dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, za Jego lekcję. Chwała Bogu za to. Amen.